Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam was na vloga. Wiem, że się stęskniliście, bo moje ostatnie eksperymenty z próbami kontentowymi nie przypadły wam do gustu. Bynajmniej tak wynika z wyświetleń pod filmami, że kiepsko. Ale tak jak mówiłem, vlogi były, są i będą. A to, co sobie tam teraz dodaję, no to taki trochę mój eksperyment 3-miesięczny, żeby może trochę zasięgi kanału powiększyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jeszcze nie pogorszy to tych zasięgów. Robię sobie teraz śniadanie. Ta-da! Mam dwa tosty pełnoziarniste. I w lodówce jeszcze miałem plastry boczku. Ja bym tego boczku nie kupił, tylko ten boczek leżał w lodówce. Słuchajcie, bo to jajko to już mi się całkiem spali. Ja bym tego bekonu teraz nie kupywał, bo jest za tłusty, ale był kiedyś u mnie znajomy i gotowaliśmy wspólnie obiad. On kupuje takie obiady gotowe z paczki, że przywożą pod drzwi i macie całą recepturę i możecie zrobić obiad. Jest tu siwą, szok otworzyć. I właśnie z tej receptury obiadowej został boczek i stwierdziłem, że go dzisiaj zużyję, no bo to jest jednak jedzenie, nie będę go wyrzucać, a już się data kończyła też, więc dobrze go wysmażyłem. Za dobrze. Przesmażyłem. O Jezu, jakie to niedobre. Tfu. Wody. Oj, za bardzo to się spiekło. Sama sól i spalenizna. No dobra, czyli jednak tego nie zjem. Zjem te jajko, które usmażyłem na tym jednym plastrze. I sobie robię suplementację. Ja mam, widzicie, teraz takie pudełko. W sumie cały czas mam takie samo, tylko nieraz mi się psuje i kupuję nowe. To jest chyba moje drugie albo trzecie od 3 lat. I ono jest fajne, bo jest na 2 tygodnie. Tak pomyślałem, że pokażę wam, co teraz biorę na bieżąco, codziennie. Omega 3. Witamina C. To akurat witaminę C to mi Rafał polecił ze względu na cerę i biorę już ją. To było 90 tabletek, zostało niewiele. Więc myślę, że już ponad 2 miesiące. Być może to też ona wpłynęła, że ta twarz mi się tak uspokoiła. Mam nadzieję, że na dłużej ten efekt zostanie, że już mi nic nie wróci, bo powiem wam, że w sumie tak jakby zostało, to już by było ok. Tu jest Skin Hair Niles i go jeszcze nie zacząłem. To jest Action i ja teraz chciałbym trochę górę podpuścić, dlatego to kupiłem. To chyba nawet z wami byłem. Chcę trochę podpuścić, ale ja pamiętam, że ja to kiedyś stosowałem i rzeczywiście te włosy rosły szybciej i nie wiem, czy jeszcze chcę, żeby one mi zaczęły szybciej rosnąć, bo one rosną wtedy, wiecie, wszędzie szybciej i się trzeba golić, a ja nie przepadam za goleniem, a i tak już od kilku miesięcy jakoś szybciej mi te włosy rosną. No już mówię wam, że to... Przekwitanie niedługo nastąpi chyba. Magnes. Multivitamina i to też jest Action. Tu mam jeszcze drugą, która mi się skończyła. Ja kupuję albo tą w Action multivitaminę, tylko ona już właśnie mi się kończy. To kupiłem teraz sobie taką. I tu jest kompleks wielu właśnie witamin, więc jest spoko. I witaminę D3 też jeszcze, o. Wiecie skąd. I codziennie też suplementuję kreatynę. Mam do wieczora sypialnię bez prania, ale wieczorem jeszcze kolejne pranie mnie czeka. Ja to też lubię, żeby te pranie zawsze tak 2-3 dni wyschło porządnie, bo nieraz mam wrażenie, jak na drugi dzień nawet jest suche i włożę te ubrania do szaf, to później mają taki specyficzny zapach. I zbieram się psychicznie, już dojrzewa ta myśl od kilku tygodni we mnie, żeby zrobić czyszczenie szafy, bo naprawdę mam sporo rzeczy, których w ogóle nie noszę, ale jakoś ciężko mi jest się z nimi rozstać. Ta szafa jest już prawie pełna, tutaj nawet nie ma gdzie, wiecie, już wieszaka za bardzo włożyć. A nie noszę dużo rzeczy i tak myślałem, może założę te Vinted, spróbuję. Wiem, że w Polsce bardzo fajnie to funkcjonuje, nie wiem jak tu w Niemczech, jak ktoś używa, korzysta, to możecie mi dać znać. I pytał się ktoś mnie ostatnio o te oświetlenie w filmach, więc tu są zwykłe te taśmy LED-owe, to wiecie, te przy podłodze. A oprócz tego właśnie, żeby był ten fajny efekt, to kupiłem taką lampkę w Action i ona też chyba w okolicach 10 euro kosztuje, albo nawet nie, 7 euro. I widzicie, tutaj macie albo światło białe. Więc wtedy jest dość silne to światło, czy tam tu na ścianę. Są też różne programy, że nam się automatycznie zmienia. A
ja do filmów to korzystam głównie właśnie ze stałych kolorowych, więc sobie wybieram po prostu kolor i ona mi świeci tym jednym wybranym. Wkładam sobie szybko te rzeczy do szafy, spadam pod prysznic, muszę się szybko ogarnąć, bo za niedługo ma być Rafał na kawę, a później jeszcze chcę jechać z oponami. Zmieniłem opony tutaj w samochodzie, muszę je właśnie wyładować i prawdopodobnie mam już chyba spokój z moim samochodem. Mam taką nadzieję. Jeszcze mam jakąś drobną rzecz tam w lewej, nie, z prawej strony, coś przy kole, ale to nie jest aż takie istotne. No to pan mechanik powiedział, że zrobi to od razu już te z prawej, żeby to było, bo wiecie, tak to się zrobi z lewej. Zrobi się z prawej. Później z lewej się popsuje, więc lepiej to od razu wymienić, ale to już nie są duże koszta i nie jest to aż takie ważne. Straszne były opony z przodu, ja nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak miałem starty. Dopiero dzisiaj jak pan mechanik zmieniał przy mnie, to dopiero dostrzegłem. Powinno być na razie wszystko elegancko i mam nadzieję, że kolejne dwa lata już bez żadnych problemów będą, bo... No bo tak, no bo nie fajnie jak się coś psuje, zwłaszcza jak jest się taką osobą jak ja, która się nie zna za bardzo na samochodach. Muszę trochę poczytać chyba i się doszkolić, co warto sprawdzić, na co zwracać uwagę. Wiecie, tego ani w szkole nas nie uczą, co warto, na co zwracać uwagę w samochodzie, ani też nawet na tym kursie później, jak się ma na prawo jazdy, co pokazują. Tylko jak sprawdzić lampki, przesunąć krzesło i ewentualnie olej. Sprawdzić to chyba wszystko, co pokazują. Aha, i gdzie jest jeszcze płyn do spryskiwaczy. A tu się jednak okazuje, że na więcej rzeczy trzeba zwracać uwagę, więc te ostatnie usterki dały mi trochę do myślenia, że trzeba się... chyba bardziej trochę podedukować w tej dziedzinie. Wypakowywuję teraz stare opony. Niestety mam teraz brzydkie felgi. Tu miałem bardzo ładne felgi, jak na mojego Fiata, a teraz mam takie, już w ogóle nie mam felg, więc jest jak jest. Ja tego nie widzę, jak jadę, inni widzą z zewnątrz. O, mało mi to obchodzi. Przyjechałem do galerii. Ostatnio jak byłem na zakupach, nie wiem, chyba nawet z wami byłem, to zamówiłem buty w Snipesie, bo nie było mojego rozmiaru, było tylko 45 na wystawie, były w promocji. Takie, to jest w ogóle nie mój styl, ale myślałem, że będą dobre na siłownię, ale niestety strasznie twarda podeszwa i będzie mi się źle w nich ćwiczyć, więc zwrócę je dzisiaj. Były po 6 dyszek, więc jakby były spoko, to bardzo fajna opcja by była na siłkę, no ale niestety nie, więc idą do zwrotu. Szkoda, zobaczę, może coś innego jeszcze dzisiaj znajdę. Powiem wam, że już od jakichś po prostu 4 dni chodzi za mną moje kaneloni. Jestem jeszcze teraz w treningu, spalam za dużo kalorii. No i wszedłem sobie dzisiaj na nie. Co prawda jest tu mega niekomfortowo zawsze siedzieć, bo jest pełna ta galeria. I znowu mam ten stolik taki tlepiący się, ale jakoś sobie poradzę i zjem. Kocham to, chodziło za mną już tyle czasu. Dawno w ogóle nie jadłem, ostatni raz chyba jadłem, jak próbowałem je odtworzyć w domu, co kompletnie nie wyszło. Jestem w Rosłanie, szukam czegoś na prezent dla znajomego, bo miał urodziny, ale chyba kupię mu po prostu kartę podarunkową, bo nie mam żadnego pomysłu, a boję się też, że nie wtrafię, wiecie, z prezentem, bo, no bo tak jakoś ostatnio mam, więc chyba kupię kartę podarunkową. Jestem tutaj na dziale z dyfuzorami, są właśnie te, które z Polski przywiozłem, nie wiedziałem, że są też w Niemczech po 4,50. A wtedy właśnie one po 12 zł udało mi się je kupić, więc jeszcze mam dwa. One naprawdę ładnie pachną, to jest ten zapach, który tak ładnie pachniał, jak wszedłem do mieszkania w Płocku. Właśnie to tak pachniało wtedy. I teraz mam jeden w salonie i też go czuć. Fajny, taki przyjemny, słodki jest ten zapach. Widzę, że są też czarne, ale poczekam, aż będzie jakaś promocja, to chętnie sobie wypróbuję jeszcze. Kupiłem szampon i w sumie wszedłem tu, żeby zobaczyć jeszcze za białkiem, bo mi się skończyło, a nie chcę na razie ryzykować z białkiem tam, skąd zamawiam, bo widzicie, co się z moją cerą stało i teraz, znaczy się nic właśnie nie stało, jest piękna i chcę tak, żeby została, więc nie będę wracać na razie do tamtego białka, bo może jest to wina właśnie tego białka od nich, od tych, co mi kodu nie dali. Chociaż nie wydaje mi się. Zobaczę teraz, jak się moja twarz zachowa, jak wróciłem do treningu, bo wydaje mi się, że jak ja ćwiczę właśnie, to wytwarza się więcej tego łoju i przez to mam taką twarz. No nic, zobaczymy za tym białkiem, bo tutaj w Rosmanie jest dzisiaj 10% na wszystko, jak się ma aplikację, więc zawsze to chociaż za 2-3 euro, wiecie, zaoszczędzę na tym białku tutaj, jakie kupię. Teraz 10 razy sprawdzę, zanim któreś kupię, żebym nie kupił jak zwykle, że będzie dodatek soi, bo ja wtedy przełknąć go nie mogę. Te miałem ostatnio, to kupiłem właśnie w Kauflandzie ostatnim razem i pewnie wezmę je, chyba że te się okażą bez dodatku soi, ale muszę dwa razy dokładnie przeczytać. No i tu są jeszcze jakieś.
No dobra, to poszukam i sprawdzę. Te kupię wtedy ostatnio, co je oddałem komuś na siłowni, bo ono niby jest 90, podstawa mleczna, ale ma też soję w składzie i jest paskudne jak dla mnie. Wróciłem do domu, robię sobie wieczorne pranie i gotuję ryż, bo chcę puścić zmywarkę, więc jeszcze wykorzystam tam trochę miejsca, co mam i ten garnek akurat mi wejdzie. Robię jakiś taki basamti z dodatkiem ciemnego ryżu. To jest już któryś tam, jak gotuję ryż bez torebki i powiem wam, że wychodzi. Znalazłem taki przepis w internecie, gdzie się daje 1,5 szklanki, maksymalnie do 2 szklanek wody na szklankę ryżu i to wychodzi. Tutaj teraz robię akurat jakiś inny mam ryż i tutaj jest basamti z dzikim ryżem. Tu jest napisane, żeby na litr wody 250 gram ryżu, więc już nie odliczałem na szklanki, tylko robię tak, jak było w przepisie napisane. Kupiłem te białko w Rossmanie, wziąłem te. Ja z niego jestem zadowolony. To w ogóle było pierwsze białko, jak kupiłem kiedykolwiek odżywkę białkową. Jeszcze jak mieszkałem na wiosce, to właśnie z tej marki miałem pierwsze białko. I na razie kupuję je, bo nie chcę ryzykować, wiecie, z SFD. Na razie mam fajną cerę i zobaczę, jak będę teraz ćwiczyć, a stosować inne białka. Może od tego mnie tak wysypywało. Kupiłem sobie też krem. Ja wam kiedyś pokazywałem ten z Balei z witaminą C, ale go nie było. I używam teraz ostatnio codziennie taki z Douglasa, ale wydaje mi się, że on przesusza mi skórę, przez co wziąłem też jeszcze taki z Balei. Niestety nie było tego z witaminą C, bo go używałem już jakieś pół roku i nic mi się nie działo po nim. Nie wiem, jak na to moja twarz zareaguje, ale jeszcze w przyszłym tygodniu, jak będę w innym diemie, to może będzie ten z witaminą C, to wtedy go sobie kupię, ale wyglądało tak, jakby w ogóle był, nie było już tych z witaminą C. Ten co prawda jest Q10 z dodatkiem witaminy C, ale to nie jest ten sam, który miałem. Tu kupiłem sobie też kilka batonów proteinowych, żeby było, no i szampon do włosów, bo mi się już skończył. Ryż się gotuje, ja sobie oglądam teraz Stan po burzy, to taki program publicystyczny na Onecie. I on leci w soboty chyba pod wieczór, koło godziny 20. Wtedy możecie obejrzeć go całego, a później jest tylko część dodana i za resztę trzeba wykupić dostęp na Onet Audio. Także wiecie, teraz się zbliżają wybory, ważny rok dla Polski. Jeżeli nie lubicie takich stricte publicystycznych programów, to polecam wam ten, bo oni w taki dość prześmiewczy sposób opowiadają o obecnej sytuacji w kraju, o różnych aferach, które się dzieją. No i jest to takie, wiecie, że jak nawet się nie lubi, to sobie gdzieś tam przygotowaniu włączyć i posłuchać naprawdę warto, tym bardziej, że tak jak mówię, no ważny czas teraz będą wybory i warto być zorientowanym w tym, co się dzieje. Zamontowałem sobie tutaj w przedpokoju taką taśmę LED-ową. Ja ją kiedyś dostałem od znajomego i ona działa na ruch, po prostu się zapala. I tylko działa, jak jest ciemno, bo jak wyłapuje światło, to wtedy też się nie zapala. Pyk, prawie jest. Muszę jeszcze trochę odsączyć, bo trochę wody zostało, ale już jest dobry. Wyłączyłem teraz światło i spójrzcie. Świetne. I tutaj ma ten czujnik i on jest wraz z baterią, więc nie trzeba nic wymieniać, tylko jak się wyładuje, to podłącza się pod ładowarkę i świeci. Ale mam już to jakieś 7-8 dni i wciąż świeci, więc myślę, że bardzo fajne rozwiązanie i jest to białe światło, tak jak lubię, chociaż ostatnio oglądałem jakiś program, że te ponoć białe światło jest mega niezdrowe dla naszego mózgu, że tam coś się dzieje, ale fajnie mi w takim białym świetle, więc może jestem wyjątkiem. W sumie nie wiadomo, może jakieś mi tam szkody robi, wiecie, te białe światło, ale... Trudno.